Klobabcia. Nałożyłam do t-shirta taki elegancki, jedwabny szaliczek i zaraz powiem Wam dlaczego, ponieważ jest okazja. Muszę skorzystać ze ściągawki, bo mam pamięć dobrą, ale krótką, jak wszystkie stare i niskie. Otóż Piotr Toruński powiedział mi, że jego przyjaciółka Ala Janowska ma dzisiaj urodziny i chcieliby, żebym Ale pozdrowiła. Teraz coś z przeszłości. Ja nie chciałam tak pozdrawiać mechanicznie kiedyś, dawno temu, bo mi się wydawało, że w ogóle pozdrowienia to jest coś takiego, że ja tutaj sobie robię odcinki, a ktoś chce, żebym pozdrowiła, a co to w ogóle ma do rzeczy. Potem zaczęłam pozdrawiać. A jak dorosłam, znaczy jak już dorosłam na tym YouTubie, to myślę sobie, że dlaczego nie pozdrawiać? Ludzie, przecież pozdrowienia są najmilszą formą współżycia między ludźmi, między wszystkimi nami. W związku z tym teraz. Droga Alu, mam trzy piszczałki dla Ciebie. To jakoś nie jest ładnie. Sto lat, sto lat, happy birthday to you, happy birthday to you. Droga Alu, życzę Ci wszystkiego tego, czego Ty sama chciałabyś sobie życzyć, bo przecież Ty wiesz, czego chcesz, prawda? A ode mnie moje życzenia prywatne to są takie, żebyś zawsze, przez całe życie używała tkanki mózgowej. Tkanka mózgowa forever. Żebyś używała tkanki mózgowej, chociaż to nie zawsze jest miłe, czasami bywa bolesne, ale przynosi dobre rezultaty. Albo i nie, nie wiem. Ale tu jeszcze mam dla Ciebie jeden prezent. Nadmucham dla Ciebie balonika na Twoje urodziny. Kolor niebieski jest kolorem spokoju. I chciałabym, żebyś była również mądra i spokojna. O, widzisz, tego Ci życzę. Żebyś była mądra i spokojna, a potem reszta samo przyjdzie, albo wyjdzie, albo odejdzie. Wszystko jedno. Alu, mądra i spokojna. No nie, nie, nie. Chyba całego balonika już, a teraz on poleci do nieba. I przyniesie Ci szczęście. No, już. Leć, balniko, kurde. No, widzisz, nie. O Jezus Maria. Miał być ładny balonik do nieba, Alu. Przepraszam Cię, ale poleciał do nieba. Dobra. Czyli, Alu, droga, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. No i trzym się. Trzym się. Dla babcia.